200 dni, 200 dni, niech żyje, żyje nam. Cześć! Właśnie dostałam powiadomienie, że gram bananami już 100 godzin. I wyręczę was w liczeniu i od razu wam powiem, że to są 4 doby i 4 godziny. Wyobrażacie sobie? Zmarnowałam 4 dni na tych wredziochów tutaj. Gdzie jest Hania? A tak swoją drogą, to ostatnio mi się przypomniało, że na początku nazywałam tę serię po prostu Hanią. W sensie, że te filmy to jest Hania. I tak jak teraz mówię, że to są bananowie, to kiedyś była po prostu Hania i jej rodzinka. I uważam, że to bardzo urocze, jako że teraz Hania nie żyje od 48 odcinków. A jak już mówimy o umieraniu, to wam zaspoiluję, że Ula dzisiaj umrze, najprawdopodobniej. Tak, bo wy kazaliście mi sobie zaspoilować poprzez MC Command Center na live'ie i ja to zrobiłam i już wiem, że Ula umrze chyba dzisiaj w ogóle. Chyba jeden dzień jej został. Także doczekamy się w końcu. No dobrze, mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia dzieciakami, bo mają 3 dni, a muszą jeszcze wypełnić aspiracje, także kurczę, Nikodem, siadaj do instrumentu, bo tutaj, wiesz, nie ma żartów. Dobrze, że jest niedziela, to możesz cały dzień przy tym spędzić. Mateusz, wiem, że cię odmłodziłam, no ale nie musisz od razu się zachowywać jak 5-latek. O, pielęgnuj ogród, jak miło! Wreszcie, to on już ma 8 poziom? Nie, 7. Na 7 poziomie jest pielęgnuj ogród. A wy mi chyba mówiliście, że na 8. Okłamaliście mnie! Karina, bo tak na imię babie. Chodź tutaj. No nie psuj, że... Nie naprawiaj rzeczy. Dlaczego naprawiasz kran? Naprawdę myślisz, że jesteś taka kompetentna? No dobrze, możesz próbować. Co ty masz do zrobienia? Trzeci poziom umiejętności komediowych, czyli musisz... Haha. O, może pisz dowcipy albo coś? O, właśnie. Żebyś nie musiała z nikim gadać, bo ludzie są zajęci. A, zapomniałam o tych kotach. A nie, dobrze. Niech one przychodzą, bo ja chcę gienie. Czy one nam włażą do domu, te koty? I jeszcze czekają, aż miskę ktoś napełni? Świetnie. Mysza! Nie! Może się nauczy w końcu? No. Miu, miu, miu! A gdzie jest Genia? A może to jest tak, że Genia już na stałe przestała być tą przybłędą, dlatego że zadzwoniliśmy do niej na telefon komórkowy. Nie wiem w sumie, czy to tak działa. Chociaż to nie jest tak, że wszystkie przybłędy teraz przyszły, bo jeszcze jest ten Rudy. Jak mu tam? Też ładny kot zresztą. Florek. Karina, a ty nie miałaś dowcipów pisać? To Ula niech nagotuje rzeczy. Żeby coś tam zostało po niej. Ojejku. Kła po łóżek. No a co z tym pisaniem dowcipów? No, Karina. Pilnuję cię teraz. O. Hela zobaczyła Karinę gdzieś przeklinającą na kanapie czy coś, która miała wybuch emocji i teraz jest zawstydzona z tego powodu, ojej. Świetnie, pełno kotów przyszło, a Genii jak nie było, tak nie ma, no ja nie wiem. Ja bym chciała ją tak po bożemu zaadoptować, nie dodawać na kodzie, ja wiem, że można. Ale kurczę, no chciałabym tak normalnie. O Jezu, a ten co? Tyle, żeś się nagrał, że teraz mnóstwo rzeczy musisz zrobić. Dobra, koty zaczynają nam już mdleć, bo są chore, więc weźmy je, wygońmy stąd jednak. A akurat teraz Genia przyszła. Okej. Okay. A Nikodem to jest akurat mega zajęty teraz, mam nadzieję, że sobie nie pójdzie.
O, adoptuj. No, dobra, Nikodem, nie szczysz, nie jesz, tylko adoptujesz genie. No wreszcie. Tak, najpierw ją zdepcz, a potem ją adoptuj. Dokładnie taka jest kolejność. No i jak to wygląda? Aha, podnosisz ją po prostu. O, czy na pewno chcesz adoptować tego zwierzaka? Opieka nad nowym zwierzakiem to duża odpowiedzialność. Okej. Jaj! Mogę jej zmienić imię, ale nie. Jak genia, to genia. Tylko będzie banan. No jajku. Mamy genie, jej. No to wszystkie koty teraz spadówę robią. Tylko nie mogę jej obroży żadnej założyć chyba, bo tutaj nie ma czegoś takiego. Znaczy jest zmień strój, ale nie można zaplanować żadnego stroju zwierzakowi. Trzeba dopiero na kodzie go zmienić, żeby można było. Co jest dla mnie zupełnie bez sensu. To jest zdecydowanie jakieś niedopatrzenie i niedociągnięcie. Panie burmistrzu, czy pan może nam nie zjadać tosta francuskiego, bo chcielibyśmy go zjeść na śniadanie kiedyś. Czy ja mogę wygonić te wszystkie koty, żeby one se poszły? Przepędź. A można pożegnać? Nie ma. Przepędź. To genia potrzebuje swojej. O Boże, jak one miauczą cały czas. Boże! Tak, chciałam powiedzieć, że genia potrzebuje swojej osobnej miski, ale gdzie ją postawić, to ja pojęcia nie mam. Chyba tutaj. A może niech jedzą z jednej? Już bez przesady. Wiem, że powinno się teoretycznie osobne dawać. A dlaczego ty tosta francuskiego na obiad będziesz jadł? A rób se co chcesz. Jak już na wierzchu jest. A, Karina chyba już spełniła. No właśnie. Osiągnij wiek dorosły. Aha, czyli teraz już jest osiągnij wiek dorosły. Okej. A, no teoretycznie to ja im nie muszę tego spełniać przecież teraz. Teraz dopiero do mnie dotarło. Dobra, to Mateusz musi tego krowokwiata wreszcie złowić. No nie wiem, jak to będzie. A Heli to właściwie mogę nie spełniać tego, bo ona już jedną aspirację spełniła. Ta jest tak dla ozdoby. W sumie dobrze by było, żeby doszli do tego, no, do tego momentu, gdzie jest już osiągnij wiek dorosły. To lubię tak już za nastolatka takie, tak spełniać do tego poziomu aspiracje. Potem jest łatwiej. Panie burmistrzu, czy pan może pójść sobie już do ratusza? A nie, pan mi tu chrapie? Genia jest głodna, no to niech żre. Gdzie ona jest? Gdzie ona poszła? O Boż! Zamiast zjeść coś, to sama postanowiła być plackiem. Genia, czy ty zamierzasz zjeść? Czy będziesz stać przy lodówce i czekać? Tutaj możesz zjeść z tej miski. Kiciusia. Dobrze. Jak chcesz mieć osobną, to kupimy ci osobną. Niech będzie. A mogę może zrobić tak, że na przykład na Alcie ustawię sobie tę miskę, o tak, ten. Tak tutaj. A drugą ustawię tak obok niej. To będzie działać? O, w rybeczki. Mysza. Czy ja te pióra mogę posprzedawać albo coś? Nie? Mogę je wyrzucić albo. Coś z nimi można robić, ale już nie pamiętam co. Właśnie mi się przypomniało, że kilkoro z was mi pisało i ja też w sumie tak kojarzyłam, że w oazie zdrój najlepiej łowić, żeby krowokwiata złowić. Także chodźmy tam, jak Mateusz zbierze wszystko. To może jak wrócimy, to te koty sobie pójdą w końcu. Bo przepędzam i przepędzam, a one ciągle tu są. No, na razie słabo. No i nadal są te koty. Czy one sobie pójdą kiedyś? Nie mogę nawet sprawdzić, jakie genia ma cechy. A zaraz, bo on pewnie tutaj ma. Rozrywkowa. I to jest chyba jedyna cecha, jaką ona ma. Okej. O nie, genia! Tylko z burmistrzem nic nie rób. Amber, czy ty się nie zadomowiłaś trochę za bardzo? Chciałam uroczyście powiadomić, że Amanda i Żywia są oficjalnie małżeństwem i mają synka adoptowanego o imieniu Szczepan. Tylko mi się tu nie wyświetla. Bezgłupie. Ale jest. Szczepan Banan. Mam nadzieję, że się cieszycie. Nikodem poznał Filipa. Tylko, że ten Filip to jest Filip Rybak. No nie? Tak, on jest już nastolatkiem.
Patrzcie, jaki kurde elegancik. No jejciuś. No nie. Dlaczego akurat teraz, jak jesteś sama w domu? Ula. Ula. O Boże. No tak. Co mogę powiedzieć? Bardzo długo żyła. A Kosiarz to zamierza się pojawić kiedyś? To teraz jest ten moment, kiedy ja powinnam mówić, tak? No dobrze. Żegnamy się z Ulą, która była mega długowieczna. I akurat kiedy postanowiła umrzeć, to wybrała sobie taki moment, że nikogo nie ma oprócz kotów w domu. Pozdro. Tak, zdecydowanie jedna z moich ulubionych bohaterek, moich ulubionych bananów. I myślę, że wielu z was się ze mną zgodzi. Tak, niegdyś złotowłosa. Nie wiadomo dlaczego złotowłosa, ale... ale to miało zdecydowanie swój urok. No wiesz co, w takim momencie... Cholera, przywiązałam się. No więc, jak zwykle, uczcijmy pamięć Uli małym montażem. Przynajmniej jak nikogo nie było przy śmierci, to nie będą smutni teraz. To mi trochę ułatwi rozgrywkę. No i kto nam będzie gotował? Kto będzie się tułał po domu bez celu teraz, co? Jak Uli nie ma. Wspomnienie o zmarłym Simie. Myślałam, że Mateusz jako jedyny przeżywa śmierć Uli, mimo że jego też nie było. To by było dość dziwne, bo to w sumie była jego teściowa, więc stereotypowo powinien się nawet cieszyć. No dobra, ten zdobył już... już wszystko. Ale nie ma osiągnięć wiek dorosły jeszcze. O kurczę. 6 poziom umiejętności, 4 utwory napisać? Nice. Zarób 500 simoleonów... na licencjonowanych utworach? Bo tutaj to nie ma... Tutaj nie ma konieczności, żeby osiągać wiek dorosły. To sobie możemy spokojnie przenieść już rzeczywiście na po urodzinach. A urodziny ma za 2 dni, okej. Mateusz, wiem, że jesteś smutny, ale krowokwiata trzeba złowić. Może tutaj tym razem? A, dupa tam. Rybki i rybki tylko, ja nie wiem. Jagodę byś złowił. Dobra, to jest trochę dziwne. Niby nie przeżywają śmierci Uli, a jednak wszyscy nagle, tak jak nigdy, zdecydowali przyjść do jej sypialni i spędzić tutaj wieczór. Calusieńka rodzina wraz z kotami i brudną myszą, która weszła w Mateusza. Fajnie. Fajnie, mysza. Niesamowite. Właściwie to musimy zagospodarować teraz jakoś ten pokój. Chociaż w sumie on będzie... Może zrobimy na razie z niego taki pokój gościnny, bo później tutaj będzie pokój dziecka, więc...
Genia. Zostaw. Przecież masz miskę. Dlaczego mysza tak lubi wchodzić w przedmioty i w simów? Patrzcie, mogą dwa koty wejść na takie duże legowisko. Jakie to jest piękne. Uwielbiam to. No dobra, to chyba wszystko w tym odcinku. Niestety doczekaliśmy się pożegnania z Ulą. No niektórzy z was to już się nie mogli doczekać. I adoptowaliśmy Genię, która cały czas miauczy i jest w rui i śmierdzi i w ogóle. Ale ją uwielbiam, mimo że jest niesforna i zżera żarcie simom. Ale nauczymy ją wszystkiego. Wszystko w swoim czasie. No dobrze, więc trochę wchodzimy w taki nowy etap. Nowy etap bez Uli. Ula była przez jakieś, kurde, 70% tej serii chyba. Jak żyć? Jak żyć bez Uli? O, nagle bzyczenia nie ma, bo sobie poszła. Myślę, że w następnym odcinku już będą urodziny Kariny i Nikodema. A oni nadal nie mają jeszcze partnerów i jeszcze tak do końca nie zdecydowałam, kim będę kontynuować dynastię bananów, ale okej. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak chcecie, żeby się niczego nie zmuszam i widzimy się w następnym. Pa!